Robert Stępowski, serwis marketingmiejsca.com.pl. Witam serdecznie w moim trzecim odcinku mojego vloga, który oczywiście mówię o marketingu terytorialnym i znajdujemy się po Stadionie Narodowym nie bez przyczyny, ponieważ dzisiaj chcę powiedzieć o przygotowaniu polskich miast i regionów właśnie do Euro, o tym, w jaki sposób chcą się przygotowywać, promować przy okazji tej wielkiej imprezy właśnie polskie miasta, gminy i regiony. Powiem również o nowej książce marketingowej Wadyma Jakubowiedzy, lidera samorządowego, część druga. I czary mary, jesteśmy z powrotem w stałym miejscu, a za mną stały element dekoracji. Także przechodzimy już do głównej części. Tak jak przed chwilą powiedziałem, chciałem dzisiaj kilka zdań powiedzieć o promocji polskich miast przed Euro 2012, a właściwie miast, które chcą wykorzystywać zbliżające się mistrzostwa do tego, aby wypromować się, aby zaistnieć w świadomości kibiców, turystów, po to tylko, żeby oni albo już teraz w tym roku zostali po mistrzostwach i chcieli zwiedzić ich miasta, ich atrakcje turystyczne, albo też, aby wrócili chociażby za rok razem z rodziną czy znajomymi. W ubiegłym tygodniu tym tematem zajęła się zarówno Gazeta Wyborcza, jak i Rzeczpospolita. Miałem tę przyjemność, aby komentować właśnie dla Rzeczpospolitej przygotowanie, działanie polskich miast w ramach promocji przed Euro, czy skierowanych do kibiców. I niestety, tak jak powiedziałem Rzeczpospolitej, tak i dzisiaj chciałem to powtórzyć i podkreślić, nie oceniam tych działań zbyt dobrze. Oczywiście jest moim zdaniem fenomenalny Poznań, który nawet właśnie w ubiegłym tygodniu pokazał kolejne swoje spoty. One są cały czas utrzymane w tym samym klimacie, są bardzo spójne i co najważniejsze, naładowane taką pozytywną energią, pozytywnymi emocjami. I to właśnie moim zdaniem na emocjach powinniśmy zagrać, jeśli chcemy komunikować, ponieważ ci kibice, którzy przyjadą, przyjadą tu dla emocji. Oni przyjadą kibicować, oni przyjadą tutaj albo płakać razem ze swoją drużyną, albo też cieszyć się z nią, jeśli ona wygra. Także są to naprawdę bardzo, bardzo duże emocje każdego kibica i właśnie przez te emocje powinniśmy dotrzeć do nich, zwłaszcza, że wcale nie będzie to takie łatwe. Już teraz w telewizji czy też w innych mediach widzimy mnóstwo kampanii komercyjnych marek, wcale nie tylko tych, które są sponsorami Euro, o to, jak zabiegają o kibiców, jak chcą właśnie w ten emocjonalny sposób dotrzeć do świadomości nas wszystkich. Także miasta również muszą iść w tą samą stronę i tymi samymi narzędziami próbować dotrzeć do potencjalnych kibiców. No i co najważniejsze moim zdaniem, niestety po raz kolejny samorządy zapominają o swoich produktach turystycznych, po prostu promują się mówiąc: hej, tu jesteśmy, przyjedźcie do nas, bo jesteśmy świetni, wspaniali i cudowni. Natomiast chyba jeśli taki turysta by pojechał i chciał zostawić pieniądze, przecież o to chodzi, aby turysta zostawiał pieniądze, musiałby je wrzucić do jakiejś puszki, nie wiem, prawdopodobnie ustawionej w kościele, bo o to najłatwiej, chyba że któreś miasto, być może to również jakiś pomysł na promocję, tylko nie wiem, czy turysta zagraniczny zrozumie, gdyby ustawić puszkę na pieniądze właśnie w centrum miasta i tam je zbierać. Natomiast nie o to chodzi, turysta chce oczywiście zostawić te pieniądze, tylko musi mieć gdzie zostawić. Szczególnie ten zachodni, o którego przecież tak naprawdę nam chodzi, chciałby zostawić, tylko że on jest przyzwyczajony do troszeczkę innych standardów. On ma u siebie, czy w innych państwach, które są przygotowane na przyjęcie turysty, ma gdzie te pieniądze zostawić. W Polsce jest to cały czas troszeczkę utrudnione. Mówimy, że jesteśmy świetni, wspaniali, zapraszamy, tylko już w środku nie bardzo gdzie te pieniądze je zostawić i to jeszcze w taki atrakcyjny sposób, żeby ktoś, kto tutaj przyjeżdża po to, żeby kibicować swoje drużynie, chciał na te pół dnia rzeczywiście ochłonąć od emocji piłkarskich i albo zająć głowę innymi emocjami, równie fantastycznymi, albo w ogóle zmienić coś, klimat, w którym tutaj się znajduje. Także to musi być naprawdę jakieś silne uderzenie i o tym miasta powinny pomyśleć, zarówno w komunikacji, jak i o tym, gdzie tak naprawdę można wyssać jeszcze pieniądze z turysty, który przyjedzie. Oczywiście wyssać w takim pozytywnym słowa znaczeniu. Natomiast dziwi mnie, że na przykład na moście, który teraz widzicie w Warszawie, pojawiają się reklamy Coca-Coli czy piwa. Natomiast nie ma tutaj reklamy Warszawy czy też innego miasta. Także jest to możliwe, żeby w taki sposób, w takich niestandardowych miejscach się promować. Natomiast wykorzystują to oczywiście marki komercyjne,
a samorządy jakoś nie. Natomiast, żeby pomóc Państwu troszeczkę w tej komunikacji z turystą, być może również tym kibicem, który przyjedzie na Euro, jest już książka marketingowa Wademekum Wiedzę Lidera Samorządowego, część druga. Książkę już można kupić na www.marketingmiejsca.com.pl. Jest to książka w całości poświęcona właśnie turystyce, jak dotrzeć do turysty, jak komunikować się z nim, jakich narzędzi używać, aby być skutecznym i efektywnym. I tak jak w pierwszej części marketingowego Wademekum, kilkunastu autorów, a pierwszy rozdział napisał pan dr Jacek Pogorzelski, który pisze o tym, jak budować markę, którą można doświadczać. Także to jest bardzo ciekawy rozdział. Natomiast już później są rozdziały typowo narzędziowe, o tym, jak wykorzystywać content marketing do promocji miejsca, mobile i geolokalizację, a także serwisy społecznościowe, fotokody, questing, e-mail marketing, niestandardowe sposoby promocji. Jest kilka case'ów, zarówno z Polski, jak i z zagranicy, między innymi case, jak został zbudowany festiwal Pozytywne Wibracje w Białymstoku, a także Małopolski System Informacji Turystycznej o idei pięciu miast, pięciu zmysłów, czyli tak zwanym EGO SA. Jest również o tym, jak promować się efektywnie w internecie, a także w bardziej tradycyjnych mediach, czyli w radiu oraz na outdoorze. Partnerem wydania jest grupa RMF FM, natomiast patronem medialnym serwis proto.pl, a także serwis marketingmiejsca.com.pl, gdzie można właśnie tą książkę kupić. Także serdecznie zapraszam, serdecznie polecam wszystkim, którzy zajmują się promocją turystyki, no i oczywiście liderom samorządowym, czyli wójtom, burmistrzom, prezydentom miast, starostom, marszałkom, radnym, przewodniczącym rad. Więc w tej chwili już mamy dwie książki, marketingowy Wademekum Wiedzy Lidera Samorządowego, część pierwsza, i marketingowy Wademekum Wiedzy Lidera Samorządowego, część druga. Obie książki można kupić na www.marketingmiejsca.com.pl. Tak jak się spod Stadionu Narodowego przywitałem, tak z nad Wisły się plenerowo również żegnam. Zapraszam na www.marketingmiejsca.com.pl i do kupowania marketingowego Wademekum Wiedzy Lidera Samorządowego. Z nad Wisły i do następnego spotkania. Robert Stępowski.